No, co ci grzybem? Bo faktycznie remonty się zaczynały. Masz rację. Ale zawilgocenie jest duże. Nie? Duże zawilgocenie czuć. Jakieś było tutaj. Łazienkownia albo. Albo coś. Praktycznie dużo kafli tutaj. Wszystko w kaflach. Też mieliśmy windę taką do góry. Tak. Była winda. A, nie jestem w stanie się tu wygiąć. Co to za napisy? Słupiec. Słupiec? Słupiec, nie? Czy to polska cegła? Oczywiście były próby remontowania. Początki jakieś, przynajmniej. Armatura porozwalana. Kurczę, ale to za Kamarków. Tu czekaj na mnie, tam. A, o, mogę tędy przejść. Ciekawe. Oj, oj. A co to tu? Czy może był faktycznie jakiś zakład? Ścieki płynęły, możliwe, kanałem. To naprawdę jakby to była jakaś zabijana. Zabija. Nie, no też do krwi to aż tyle, to nie trzeba kanałów mieć. No ale coś faktycznie było. To już no czemu polska cegła tam była? Czyby było coś domurowywane? Interesujące. Są takie kanały, no masz rację. Do czego one służyły? Odprowadzanie czegoś. Nawet została rura wmurowana, żeby to odprowadzać. Ojej, ale beton to marnej jakości, bo się zapadło. Ojej. Na górę się nie da. A, tu się skończyło. Coś wpadło do środka, łącznie z jakimś ozdobnym elementem. Wiesz, nie da się wejść od dołu, to może da się wejść z poziomu górnego. Nie wiem, co to mogło być. Co tutaj musiało strasznie dużo płynąć, żeby... Tyle kanałów jest, cała piwnica w kanałach. No właśnie, jesteśmy w piwnicy. No bo jesteśmy w piwnicy. Idziemy po schodach. Idziemy zobaczyć od zewnątrz, czy da się wejść. No rzeczywiście, no masa tych kanałów. Tutaj rura główna, widać, spust. Trzyma się beton jakoś. Wszędzie te kanały, słuchaj. Kurde. Tu jakieś przejście jeszcze jest. To tam jeszcze piwnica jest cała, ja pierdzielę, ale jest dostęp od tamtej strony. Od tamtej strony jest dostęp. Porozwalane w cholerę wszystko. Wychodzimy tu? Idziemy na lewo, wujek, tam. O matko, co tu tak się poobłamywało wszystko? Wydawało mi się, że tam widziałem wejście od tamtej strony. W jakikolwiek sposób. Nie ma jak wejść. To by tam jest zejście. A to już piwnicę w sumie widzieliśmy. Idziemy sobie tak, dokładnie dookoła. A to tam jakieś silosy? Co tam jest? Składziki jakieś?
Idę tam najpierw, zobaczę te składziki. A, jaki ładny, ładny murek był. Z taką charakterystyczną, wypukłą fugą. Z granitu oczywiście. Bo z czegoż by innego by to był. Tu świeżo grzebane. Ktoś coś odgrzebał świeżo. To byłby garaż? Wymiarami by pasował, ale trochę mało, krótki. W sumie auto by weszło. Śmiało mógłbyś tutaj dojazd. Gdzie ten autobus zrobili? Nie do garażu. No. Nie, to chodziło. Ładne. Papa na dachu. Widnie. Jakieś elementy przygotowane też. Albo to się wywaliło, jakiś murek może był. By się wywalił. O, jak to ślisko na tych liściach. No, jeszcze jakiś kanał biegnie znowu. Kanał biegnie aż za murkę tam. Ewidentnie widać, nie? No, ładny murek. Czy obrodzenie to było? Co, coś, lawina tu zeszła. O, tu jak. Kolejne zejście. O, lufcik był pewnie też. Kratka. Czuć tutaj czym? Nie wiem, tym grzybem z piwnicy czuć. Ojej, się tam sypło ładnie. Kibelek. Początek lat 90. tak widzę te kafelki tego typu, ale tutaj gruchu. Chyba, że tam jak wchodzisz po czym i na czym. To były schody, nie? Tak, to się wszystko tyle, to się boli. Oj, oj, oj. Strop, to tam nie ma co mać. To już jest koniec. To jest koniec tego. Już nie ma co ratować. Śladu spalenia nie widać. No widać ślady po stopniach. Ładne, takie duże. Wsuwane były stopnie. No to cośmy widzieli, poleciało tutaj. Tak, poleciało dawno. Strasznie to poleciało to. No nie, idź tam, bo kurde. No, to już nie wiem. Zobaczymy, może to jeszcze z innej strony nam się uda. No na górę to nie wyjdziemy. Był, tak? Tutaj musiał mieszkać. No, no, to też nie wygląda na... Coś zaczął ratować, ale coś dziwnie to ratował. Tutaj śmieciowisko, wysypisko wszystkiego. Linoleum na podłodze odeszło. Jak patrz, postawili ściankę działową, ale zdobienie się uchowało. Gdzieś ona było tutaj nad całym tym. Był pół. No i tak. Kontynuacja jest za tą ścianą. O, tak, tak, tak. To jest jak coś. Nie? Zrobili pokój. Czyli tu. To było jedno pomieszczenie, zostało przedzielone. No, było takie. Na górze co to są rolety? Wiesz co, to mogło być roleta, no, w tym kowrze. To był duży ten, widać. Kowrze takie. No było duże. Resztki z dachu. Dużo gratów leży wokoło, na rozrzucanych, nie? Czy to szkoła była? Przez te... Tak, tak, to faktycznie, charakterystyczne też pamiętam. Ze szkoły. No, przepładne. Tutaj raczej... A, zerknę chociaż wiesz, tak, jak już tu jestem. Jak bardzo to leży wszystko.
Teraz cię przepuszczę. Patrzę, dokąd głęboko mogę dojść, żeby mnie coś tutaj nie zabiło. No nie, nie, lepiej tam nie się nie zbliżyć. No to jest, patrz, wszystko na nałożone na siebie leży. Wszystko wpadło. Kurde, ładnie to mogło być. Jakby było główne wejście. Tutaj ta winda prowadziła, którą chyba widzieliśmy. Tak mi się, może to nie tu. Bo to żebyśmy od drugiej strony. Runeo padła, żelbet poleciał. To chyba było tak fuszernie zrobione. No poczekaj, zbrojenie grube i to wszystko sypło się. Dziwne, nie? A jakoś specjalnie dużo nie spadło. Może tam się da wejść. No może podpalone było, wiesz jak to. Częściej tak to się kończy. Podpalenie zniszczy dach, no jak już dach leży, no to... O Jezu, co tu się dzieje? Takiegoś paintballa sobie urządzają chyba. Postrzelana tarcza. Ktoś powiesił na śmierć komputer. Jakieś inne urządzenia. Balkon jeszcze się w miarę trzyma. Dach to już też widzę na przestrzał, ten dach stąd. Skąd te graty tutaj? Ktoś przywiózł? Co to jest za szarp? Centralka alarmowa, co to jest? Wujek, napęd jakiś czegoś. Nie, nie znam takiego. Też już wchodzę, zobacz. Fajnie tutaj jest, naprawdę. Kurde, ktoś mnie już widział z daleka. Ale chyba nic mi nie zrobi raczej. Postrzelane dużo jest, wiesz? Tak, tak, no jest dużo takich kulek od, nie wiem, wiatrówka, coś tego typu, może coś słabszego niż wiatrówka. Kurczę, z wierzchu nie było widać takich zniszczeń. No. Piękny. To są te pierwsze takie, jakby to nazwać, te lampy, które są wpuszczone, tak jak mówi się, pod zabudowę, nie? A teraz robisz dziurę w regipsie. No, zbrojenie. Chyba tutaj oszczędzali cementu, takie mam wrażenie, powiem ci. Ktoś tu budował tą willę. To przeoszczędził na cemencie. Że wypłukało, widzisz, to jakby piach wypłukało tylko. No ale ktoś tutaj się musiał na tymi dziurami też namęczyć, żeby to wymierzyć, nie? I potem... No ale to takie, widzisz, stylowe, nie? Są te na lampy takie, tak, tak, kwiatki, które... Tym ornamentem nawiązują do tych. No. Tutaj musiała być taka sala jadalnia, taka duża, salonowa. Zdobienie gipsowe leży na ziemi. Niestety. Zbrojone, ale to patrz, no to nasze czasy. Nie, to czekaj, to jakaś włókno jest, to nie jest tworzywo. To tak robili. Czy to było później kładzone, do tego klejone? No nie wiem. Niewesoło. W każdym bądź razie waga na gwoździe. Co to mogło być? Co to kiedyś? Co mogło być? Łapę wsadzę znowu w ten. Nie wiem co było, ale... A, tabliczka też. Uwaga na głowę. To spalone jest? Co to jest za materiał czarny pod tym? Ha, patrz tu. Który bohater będzie wchodził po schodach jako pierwszy? No jak są z takiej samej jakości wylane co reszta? Jak się czujesz? Stabilnie jest? Nie widzę potrzeby tam chodzenia dalej.
A sama ciekawość nie wystarczy jako potrzeba? No ja widzę jeszcze dwie kondygnacje do góry. Chyba się nic nie stanie, nie? No co się może stać? Może się zawalić na górze. A to jest nowe, to jest nowe. To już jest... No widzę, że to jest dolewane. To jest dolewane. A ten? Nie kolekcjonujesz może jakichś przełączników? Remoncik. Bo jest ich tutaj dość sporo. Nie, co tam jest na końcu. Łóżko sobie jeszcze, co to jest? Tam na końcu może być szybkie zejście na dół, jak będziesz nieostrożny. Poryli cały ten, całą tą. Wykucia strasznie głębokie były. Dość brutalny ten remont był. Fajny świetlik, nie? Taki. No tak. Był zrobiony, raczej darmowy. To był świetlik, tak. Darmowe było oświetlenie tutaj. Tam nie wchodzimy, bo tam niebezpiecznie. Ja tam nie wiem, czy będę tam szedł, chyba. Nie za bardzo chcę. No puste pokoje, puste pomieszczenia. W większości pozawalane. Nic nowego się tam nie dzieje. No. Niech się jeszcze przez jakiś czas nie zadzieje. Chodźmy na basen. Duży. A to nie bije. Ja myślałem, że to woda, że się to woda od niej odbija. A to dziura. Pod tym kątem byłem przekonany, że lustro wody jest tutaj, wiesz? A, że jest taki ten. Że lustro ciemny. Wody, że się odbija, nie ten, góra. No co tutaj powiedzieć? Lepiej nie wchodzić. Tyle mogę powiedzieć. No widać, że to jest wybudowane nieskończone. No. Ktoś był zainwestował, to lepiej nie wiem. Może się chociaż dowiemy. Może przeczytasz fakturę, ile to kosztowało, ale weź mi tak, żeby w razie zawalenia się rzemianie uległ. Zeszedł zawierać dziennik kartki. No nieważne. Są opłaty skarbowe. Jakieś. A tutaj nawet jest sucho. Zostawię tutaj ten lodówka. To są ciekawe rzeczy. Abyś mi pomógł, bo widzę kuchenka. Faktura. 96 rok. 96 rok. Kraku z 40%. Lodówka, nie, łódka luksusowa. Nie, co? A ta druga pozycja jaka jest? Cena 7000. Nie, Urban wódka. Nie, Urban. Czysta. Popatrz jakie ceny. Sieradzka czysta, tak. Pół litrówka 13,60. Mam nadzieję, że przynajmniej na schodach fachowiec się sprawdził i zrobił je porządnie. To jest dobudówka nowa. Dobudówka nowa. No i co to dało? Co tam jest? Obraz nędzy i rozpaczy. Zobaczcie, nawet to się rozwaliło. Betonowa podłoga. Bo mówicie, że jakiś beton jest trefny, bo ja no. Byłem na dole i wpadłem w ten, złamał się pode mną ten, ta wylewka taka mała. To nie ma co. Tu już nic nie ma, tu już nie nic, ma. To już się nie da nic. No da się, no trzeba zdjąć cały dach, no co. To się nie opłaca. Miejscówka może jedynie. Tak, jakbym miał, to bym sobie obremontował, ale spora była. Trzeba powiedzieć, że była... Była duża. Była duża. Willa. Ja tutaj dwa piętra w górę? Czy trzy? Dwa. Trzy, bo tam piwnica jeszcze jest. No i to tak ciężko określić, bo jesteśmy pod kątem. Ten dom stoi. Pociążek niedaleko. Tak, pociążek tuż przy, sobie no. Można powiedzieć, że pod oknem. Rzeczka też pod oknem. Pięknie. Widzicie, to jakby nowa łata była tu wylana. Ale leje się, lało się i to już będzie, i będzie się lać, będzie coraz gorzej. A szkoda. No szkoda, no. Tam strach iść, słuchaj, tam nawet nie ma jak dojść. Co tam jest? Nic.
Podschodrze, tak, podschodrze. To już patrzyłem. No ale takie powiem ci, te okna to z epoki trochę wyglądają. Tam były takie zdobienia. No zdobienia na suficie, no to każdy sobie może z gipsu zrobić. Ale to było przeoszczędzone, no mówię ci, no zobacz jak to zostało wypłukane, tak, to tak, się nie zawaliło, tak, to po prostu żel, sama woda wypłukała. Jakiś żel, beton, czy co to takie jest? Ktoś tu odwalił kiszkę budowlaną tak zwaną, nie? No nie, panie majster, pan mi to wyleje, nie? A majster, wiesz, pół na pół. Do domu sobie. I pół miał w domu, tak. Schody zrobili, no, to jest taki, schodzisz sobie na tył, schodzisz. Czy to jest od liści, czy ona miała taki, taką mozaikę na sobie, to chyba niby folii, marmur? Chyba folii ktoś nie zdrapał. Czy ona brud, nie? Od liści, no, ładnie, to ładnie to zrobiło. Natura zrobiła piękne. Mogę pomyśleć. Ale widok fajny mogli być. Dokładnie. Woda, wychodzi. Woda, pociąg, nie? Pociąg. Żegnamy się z obiektem. I tyle.